jak się za bardzo Piotr chce czasami, to odwrotny skutek do zamierzonego, ta motywacja może tak zadziałała, że to wszystko tak się posypało? Nie wiem, no trudno mi jakoś znaleźć ze sobą, mówię, odpowiedź, no. Takiego lania nie pamiętam dawno, a tym bardziej po sezonie, jeśli chodzi o mnie, takim dobrym, równym, także trudno mi tutaj gdzieś tłumaczyć, nawet nie chcę, no. Mogę tylko przeprosić za to, że kibice musieli to oglądać. A to Palubas taki słaby, czy Stal taka mocna, jak na to patrzeć by było? Czy to może jakaś kulminacja tego kryzysu, który gdzieś tam jest? Spodziewaliście się, że będzie tak łatwo, szczególnie po tym pierwszym wyścigu? Nie było łatwo. Tutaj Andreas bardzo dobrze tą końcówkę, wiedziałem, że on będzie groźny. Hamper zawsze dobre starty, proto siebie, wiadomo jaka marka. Loctaje, młody, ambitny. My nadrabialiśmy juniorami, ale nie mieliśmy Wersena, więc tak. Tak mówię, ale udało się to zrobić tak, żeby kibice byli zadowoleni. Apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc pewnie cel złoto. Na pewno każdy się podeściga na żużlu. Jeżeli będzie szczęście i Bóg pomoże, to będziemy się polski. No! Dobra. Mogę być zadowolony, bo od 3 meczów nie zrobiłem ani jednego zera i to mnie naprawdę cieszy, że wszystko idzie do przodu. Dzisiaj może w pierwszym biegu miałem lekkie problemy, no bo po starcie spaliło mi się sprzęgło i musiałem się trochę pomęczyć. Ale tak jak wcześniej mówiłem w niektórych wywiadach, że dam z siebie naprawdę dużo, 110% albo i nawet więcej, by dawać do samego końca. Takie zwycięstwo z Falubasem to chyba tak smakuje podwójnie. Na pewno tak i to wygrana była bardzo ogromna. Bodajże nawet wygraliśmy mniej z Gdańskiem tutaj u siebie na torze, ale dzisiaj to naprawdę było mega wyczyn.